Dobra, Abby, to jakie kamienie bierzemy? Chyba się zapytam Jaka. No dobrze, możemy wziąć coś duże. Ja poradzę. On jest za ciężki. Doralej, pomóż biednej Abby nieszczęsnej. Abby, dziewczyny miały na myśli te kamienie. Super wyszło. Abby, idź się do roboty. Widzę, jaki na niebie co latają. Jest ich ponad 100 tysięcy. O, i Abby w jakach otoczona. Podoba mi się ten sen. Cześć po pomoc. Abby z takimi uronieniami nie będzie nosić kamieni. Jej! Yeah. Dziewczyny, Abby spadła z choinki. To każdy wie. Tym razem naprawdę. A to dziewczyna ma niezłego kaca. Już mi się podoba ta crazy baba. Ej, mogę ci pomóc. Dałoby się. Chodźmy. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią słodki sań. A biednego Mikołaja gonią renifer. Nieźle se poharcowała z tymi napojami. Pięta racja. Miau! Au! Och, torciu! Ale fajny kamyczek. Będzie do mojej kolekcji kamyków. Abby była cięższa niż jakiekolwiek kamienie. Mamy tak dużo kamieni, że wystarcza jeszcze, żebyśmy z niektórych rozpalili ognisko. Masz rację. No iść jeszcze po drewno. Tak, ale jeszcze trzeba jedzenie. Ale skąd tu wziąć jedzenie? U mnie rację masz. Ciężko tu znaleźć jedzenie. Ale przecież Klaudia i Wenus są doświadczone w te klocki. Może one przyjdzie sobie jedzenie? Abby, chociaż raz coś mądrze powiedziałaś. Chodźmy poszukać jedzonka. Fantastyczno jako styczno. Fantastyczno jako! Chyba spadła z choinki już drugi raz. Znalazłam korę, a poza tym ona jest bardzo potrzebna do odżywiania się. Zwierzęta ją lubią. Kozy, sarny, psy, koty, chomiki lub wiewiórki, ale to nie jest zbyt pożywne ani dla człowieka, ani dla potwora. Rację. Poza tym wiem, z którego drzewa można jeść liście. No dobra, no to chodźmy. Chodź. Patrz, mech! To bardzo pyszne. No tak, ale na pewno nie dla naszych straszyciółek. Racja, Claudine woli mięso. Mam pomysł! Możemy zrobić jakąś sałatkę. No wiesz, jest tu trawa, listki, pożywny mech, jedzenie. Masz rację, to bardzo dobry pomysł. Sałatka jest bardzo pożywna, a w dodatku zdrowa. Oh my gosh! Dzielony sam! Głodna jestem! Musisz wytrzymać! Właśnie tutaj bardzo ciężko jest znaleźć jedzenie. Że była taka wielka kora, każdy się tym naje. Mamy również dużo pożywnej trawy, która bardzo pasuje do sałatki. Przydałyby się jeszcze takie wiórki listków. Wenus, ty je pozbierasz, a ja pozbieram takich igiełków z sosny. O, jakoś to przytachałam. Wenus, ej, dobra, mam to. Wenus, gdzie jesteś? Mówię ci, Wojtuś, Ameryka z tą wycieczką. Naprawdę, każdy się tutaj chciał przytachać, ale wybrali tylko kilka osób. Ja ci mówię. Chyba miałam szukać jedzenia. Dobra, Wojtek, przyjdę do ciebie jeszcze wieczorem. Jak to mam jeszcze z tobą siedzieć? Daj sobie spokój! Niosłam! Wenus, gdzie ty byłaś? Szukałam cię. Trawy były zbyt małe, dlatego obeszło się bez niej. A zresztą wyrwę jeszcze więcej, żeby zrobić jakąś sałatkę. Wiem, ale zagadałam się z Wojtusiem. Jakoś musimy się tym najeść. Robaczek! Wenus!
No dobra, zanieśmy to jakoś. No i każdy sobie zje naszej sałatki. Racja! Mamy jedzenie! Wreszcie, ile można czekać? Bardzo pożywna sałatka. Dobrze, że nie mięso, bo bym znowu trochę przytyła. Są to owoce morza, ale wygląda apetycznie. Mam trochę wody. Znalazłam coś takiego i nalałam. Wojtuś! 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 Nie krzycz tam, bachorze, ja chcę spać. Szej Laguna! Wenus, 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 gdzie jesteś? Jezu! Wenus śpi w naszej sałatce! Klaudz, zaraz ci dam ciastka. Ej, co to? Sałatkowa głowa! Kurde! Ha! A! Ohyda! Jestem cała! Muszę się umyć! Skąd wziąłeś wodę? Stąd jest woda. Wypłynęła cała. O Boże, super. Widziałam, że to będzie. O moje plecy. Au! To fajne miejsce. Fajne. Można się w końcu spokojnie wyspać. Au! Nic ci nie jest? Co? Co? Dobra, lecę za nią! Uwaj! Au! Co? Dobra, nic ci nie jest? Hej, jestem Lorka! O nie, coś jej jest.